metropolia.bydgoska.pl. No na pewno nie był to łatwy mecz, ale bardzo się cieszę. Gdzieś dołożyłem parę punktów dla drużyny. Fajne ściganie, jestem zadowolony. Początek meczu, 4 wasze bomby, 18-6 na dzień dobry. Ten początek wszystko ustawił właściwie? Na pewno tak, gdzieś to dało nam dużą przewagę. Gdzieś ta końcówka dosyć wyrównana, ale udało się. Na pewno gdzieś fajne ułożenie pary na te pierwsze 4 biegi. Tak się udało, że wszystko zagrało i zrobiliśmy taką przewagę w tych 4 biegach. Sytuacja z Janem Kwechem, na czym to polegało tak z punktu widzenia toru? No na pewno gdzieś się ciasno zrobiło, ale to jest decyzja sędziego i nie ma co tak naprawdę się kurzyć. Ale jest pan, zgadza się z nią czy nie? Nie, raczej się nie będę wypowiadał. 50 może na 50, ale to jest decyzja sędziego, tak jak mówię, i to on tutaj sędziuje i podejmuje decyzję. Zostaliście liderem tej Winner pierwszej ligi. Co teraz? Polonia rządzi w takim razie i już do Ekstraligi jedzie szeroką autostradą? Nie, jeszcze dużo meczów przed nami, najważniejsze są play-offy i tam się wszystko rozstrzygnie. Dziękuję serdecznie, gratulacje. Dziękuję. Wiktor, jak z twoim zdrowiem po tym upadku? Dobrze się czuję, wyśmienicie nawet. Metropolia Bydgoska.pl